Drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie, kontynuujemy w pewnym stopniu temat. Będzie on jak gdyby przedłużeniem pierwszej części i jest następujący. Wejście do ziemi obiecanej, czyli wejście Izraela, możemy powiedzieć, w typie i w antytypie do ziemi obiecanej. I nasze rozważania oprzemy na księdze Jozuego, na trzecim rozdziale od 1 do 17 wiersza. Nie będę tych 17 wierszy odczytywał tu na początku, będziemy je odczytywać w trakcie naszych rozważań. I na początku odczytamy trzy pierwsze wiersze. Księga Jozuego, trzeci rozdział od 1 do 3 wiersza. Wtedy Jozue wstał bardzo rano i ruszyli się Sytim, a przyszli aż do Jordanu, on i wszyscy synowie izraelscy, i tamże przenocowali, nieśli się przeprawili. A po trzecim dniu przeszli przełożeni przez pośrodek obozu i rozkazali ludowi, mówiąc: gdy ujrzycie skrzynię przymierza Boga waszego i kapłany Lewity niosące ją, też ruszycie się z miejsca swego, a pójdziecie za nim. Proszę bratelstwa, tak jak zakończyliśmy poprzedni temat, Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej, w wieku 120 lat umiera i dowództwo, jeśli chodzi o prowadzenie narodu izraelskiego, przejmuje Jozue. Jozue był typem na naszego Pana. Odczytamy list apostoła Pawła do Żydów, 4 rozdział, wiersz 8, mówi nam tak: albowiem jeśli im Jozue odpocznienie sprawił, nie mówiłby był potem o innym dniu. Tutaj właśnie to słowo Jozue w odniesieniu do typu wskazuje właśnie na, po grecku jest wyrażone Jesous. Jesous w greckim jest użyte i wskazuje, że Jozue był typem na naszego Pana. I proszę braterstwa, tak w rzeczywistości jest. Nasz Pan jest tym, który poza obrazie prowadził i prowadzi lud Boży do ziemi, o której było powiedziane, że jest mlekiem i miodem płynąca. A więc do ziemi, czyli do sfery prawdy i jej ducha. I teraz, gdy skupimy naszą uwagę na tej księdze Jozuego, trzecim rozdziale, to widzimy z tego opisu, że Jozue rozkazał, że gdy kapłani przejdą przez obóz ze skrzynią, z Arką Przymierza, wtedy naród izraelski, który, tak jak było opisane, leżał obozem, był rozłożony obozem, poderwie się, aby przejść przez Jordan. I zauważmy w typie, jaką Bóg postawił przeszkodę, żeby naród izraelski wszedł do tej ziemi. Tą przeszkodą była rzeka Jordan. To nie jest taka prosta rzecz przejść przez rzekę. Wiemy, że z Egiptu wyszło około 2 milionów ludzi. Nie wiemy, ilu wchodziło do ziemi hananejskiej. Być może tyle samo. Niemniej jednak, gdyby było około tej liczby, była to potężna rzesza ludzi z dobytkiem, którą trzeba było przeprowadzić właśnie przez tą rzekę. 10 dzień, pierwszego miesiąca Nisan, został wybrany,
aby w tym dniu właśnie miało miejsce przejście przez Jordan. I tutaj zobaczmy, mamy 10 Nisan, 40 lat wcześniej naród izraelski 10 Nisan właśnie odłączył baranka od stada. Czyli upłynęło 40 lat i wielka próba, kolejna próba do narodu izraelskiego z tą różnicą, że naród izraelski był bogatszy o doświadczenia, które przeszedł w tych 40 latach. On się nauczył przez te 40 lat bardziej ufać Bogu, bardziej wierzyć w Jego rozporządzenia, w rozkazy, które Bóg dawał tam przez Mojżesza, tu przez Jozłego, był bardziej ufny. I oni wiedzieli, że widzieli rzekę, wiedzieli także, że zdarzy się ma wielki cud, aby tą rzekę przejść. I biorąc z punktu ludzkiego, to czas, w którym naród izraelski przechodził, był niekorzystny, ponieważ był to okres, gdzie w górach Libanu topniały śniegi i Jordan, który w normalnym okresie czasu ma kilkadziesiąt stóp, to w tym momencie szerokość Jordanu osiągała kilkaset stóp. Takie było rozlewisko tej rzeki. A więc z punktu ludzkiego bardzo niekorzystnym, niepomyślnym okresie mieli przejść przez tą rzekę. Rozumiemy, że prąd rzeki był wtedy szybki, niebezpieczny, ale tak jak wspomnieliśmy, Izraelici nauczyli się. Przez co się nauczyli? Nauczyli się przez doświadczenia, przez to, co widzieli, co się działo w tych 40 latach. Przez to, jak widzieli, ilu ginęło, gdy okazywali nieposłuszeństwo boskiemu prawu. A więc, jeszcze raz powtarzamy, nauczyli się ufać Bogu. I czytamy teraz dalsze wiersze, od 4 do 6. Wszakże plac między wami i między nią, czyli między skrzynią, będzie na 2000 łokci miary zwyczajnej. Nie przystępujcie blisko do niej, abyście widzieli drogę, którą iść macie, albowiem nie chodziliście tą drogą przedtem. Czyli 2000, jak tu mówi, 2000 łokci miary zwyczajnej, w takiej odległości miała być niesiona skrzynia Arka Przymierza przed narodem, przed całym orszakiem narodu izraelskiego. Dlaczego? Dlatego, że ta odległość pozwalała widzieć tą Arkę. Gdyby Arka była bardzo blisko, to nie można by jej widzieć, bo by ci pierwsi, którzy za nią szli, ją przysłaniali. Czyli Bóg zarządził, aby ona w pewnej odległości przed narodem izraelskim się była niesiona, aby wszyscy mieli patrzenie na tą Arkę. Mówiliśmy w temacie, że Arka w piękny sposób reprezentuje nam Boga i Chrystusa. Prawda? Czyli widzimy, że Izraelici mieli patrzeć na tą literalną Arkę, a lud Boży ma patrzeć na symboliczną Arkę, która reprezentuje Boga i naszego Pana. I wiersz 5 mówi tak. Wtedy rzekł Jozue do ludu. Poświęćcie się, abyście jutro uczynili, albowiem jutro uczyni Pan między wami dziwne rzeczy. Czyli Jozue napomina tutaj, przypomina, mówi, poświęćcie się. I teraz odniesiemy się do drugiej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, i zauważmy podobną rzecz, co powiedział Mojżesz, 19 rozdział. A wiersz 14 mówi tak. Stąpił wtedy Mojżesz z góry do ludu i poświęcił lud i obrali szaty swe. A więc słowo poświęcić znaczy oddzielić. Podobnie Jozue napominał, poświęćcie się Panu, oddzielcie się od grzechu i wszelkich ziemskich rzeczy.
I czytamy wiersz szósty. Szósty mówi tak. Przytem rzekł Jozue do kapłanów, mówiąc: weźmijcie skrzynię przymierza, a idźcie przed ludem. I wzięli skrzynię przymierza i szli przed ludem. A więc, żadestwa, mamy opis. Opis, skrzynia przymierza i kapłani, którzy ją nieśli. Zauważcie, że nie lewici ją nieśli, ale nieśli ją kapłani. Dlaczego kapłani ją mieli ten przywilej dotykania się skrzyni przymierza? Dlatego, że kapłani w typie, czy w antytypie, kapłani w typie, albo kapłani literalni są typem na Kościół, czyli na duchowych kapłanów, na klasę maluczkiego statka. I właśnie klasa maluczkiego statka, klasa Kościoła ma bezpośredni kontakt z niebieskim Ojcem i z Chrystusem Panem. Jak ładnie to jest pokazane, literalnie dotykali się literalni kapłani skrzyni, a w antytypie bezpośredni kontakt na Kościół z niebieskim Ojcem i z naszym Panem. I właśnie ci kapłani tą arkę nieśli. Teraz umieliśmy Jozue przedstawia naszego Pana, kapłani umieliśmy małe statko, Izraelici przedstawiają nam rodzaj ludzki. Ogólnie możemy powiedzieć rodzaj ludzki. Gdybyśmy się odnieśli do wyjścia z Egiptu, to tam na Kościół byli pierworodni. Tutaj na ten zarys patrzymy w takim ogólnym pojęciu w odniesieniu do świata. I celem tej wędrówki, tak jak powiedzieliśmy, było przejście przez Jordan, czyli przeprowadzenie rodzaju ludzkiego przez Jordan, a Jordan przedstawia nam śmierć Adamową. Taki obraz tutaj pokazuje, czyli Bóg, kto przeprowadzi? Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus i kapłani. Oni szli z przodu, dopiero za nimi potężna rzesza Izraelitów, w antytypie cały świat będzie przeprowadzony przez symboliczny Jordan, czyli inaczej mówiąc, będą wyprowadzeni cała ludzkość. Cała ludzkość będzie wyprowadzona ze stanu śmierci Adamowej. Ze stanu śmierci Adamowej, bo mamy stan śmierci, proces śmierci, mówimy o stanie śmierci, a więc wszyscy ludzie dostąpią tej możliwości. I obraz nam pokaże, że arka na dnie koryta rzeki stała tak długo, aż wszyscy przeszli. Czyli aż cała ludzkość, ona pokazuje, cała ludzkość opuści ten stan, stan Szeolu, stan Hadesu, stan piekła. Prawda, tak jak niektóre przekłady, w wielu miejscach jest to przetłumaczone. Ten stan jest przetłumaczony na piekło. I tutaj troszeczkę tą myśl rozszerzymy. Otóż wiemy, że przez wieki wierzono, że ludzie po śmierci idą do trzech miejsc. Czy to do stanu piekła, czy też do nieba, a u nieba do, znaczy do piekła, w niebie do mogą przechodzić przez wieczne męki i tak dalej, i tak dalej. A więc w te piekło wierzono i tego piekła się bano. I tu się powiedzieć, że tego piekła to się bano jeszcze nie tak dawno temu. Chodziliśmy do szkoły, pamiętamy, że tym piekłem to teraz zanika, bo wodzowie w nominalnych systemach zrozumieli, że to jest błąd i oni tego nie uczą, ale nie tak dawno temu to nauczano i myśmy tym piekłem, jeśli pamiętam, do szkoły chodziłem, to byliśmy straszeni. I proszę Państwa, chciałem taki przykład tutaj przytoczyć, że prawie po dzień dzisiejszy jeszcze niektórzy, szczególnie z protestanckich kościołach, wierzą w piekło.
Wierzą autentycznie w piekło, tak jak to Dante namalował, gdzie siarka, ogień, diabły, prawda, i takie straszne różne sceny. I powiem taki przykład. Otóż jeden z naszych braci w Stanach miał wypadek. Pod dziecko na rowerku podjechało i najechał na to dziecko, ale nie przyjechał, bo tam się dostało między koła. I on cofnął samochodem, to dziecko było takie poturbowane, rowerek pognieciony. No i w tego typu sytuacje są wykorzystywane szczególnie, żeby uzyskać wysokie odszkodowania. No i rodzice tego dziecka wnieśli sprawę do sądu o ponad 200 tysięcy dolarów, 270, ja dobrze przypominam sobie, chyba odszkodowania za to, co to dziecko przeszło. No i rodzice twierdzili, że dziecko ma zaburzenia, prawda, nie może się uczyć, nie może się bawić, nie może na rowerku jeść i tak dalej, i tak dalej. I sprawa poszła do sądu. I w tym sądzie obrońcą, adwokatem tego naszego brata, który ten wypadek miał, był adwokat z ubezpieczenia. I proszę zauważyć, jaka tam historia zaszła. Otóż głos zabrała matka, sędziowie siedzą, głos zabrała matka i opowiada, jak to dziecko, prawda, było poturbowane, jakie ma problemy w szkole, nie może się bawić, tak dalej, i tak dalej. No i ten adwokat mówi, że a teraz on będzie zadawał pytania temu dziecku, ale pod warunkiem, że matka nie będzie mogła się wtrącać. Nie wolno jej nic mówić. No i zadaje pytania. I pyta się tak. Czy ty wiesz, co to jest sąd? No a ten chłopiec mały, oczy podniósł duże i mówi, wiem. A mówi, czy ty wiesz, że w sądzie nie wolno kłamać? A on tak, wiem. Mówi, a czy ty wiesz, co ci grozi, gdybyś w sądzie kłamał? A on mówi, tak, wiem. Mówi, pójdę do piekła. No i tym właśnie ten przykład specjalnie powiedziałem. Mówi, to są nie tak odległe, to było parę lat temu, ale to dziecko święcie wierzyło, że gdyby kłamał w sądzie, to pójdzie do piekła. No, to mówi, to będziesz mówił prawdę, tak. No i sędzia się pyta, powiedz, jak to było? No i zadaje pytanie, mówi, czy do szkoły chodzi? No tak, chodzę. A jak się uczysz? No dobrze się uczę. No a na rowerku jeździsz? Jeżdżę na rowerku. No a gdzieś mi się bawisz? To bawimy się, w piłkę kopiemy. A na tym samym rowerku jeździsz? Tak, a na tym samym. No i sędzia puknął młotkiem, sprawa się skończyła. A więc, proszę Państwa, tu chciałem ten przykład przytoczyć w tym znaczeniu, że w to piekło wierzono przez całe stulecia i do tak nie od bardzo odległych czasów. I tak jak powiedzieliśmy, że Jordan przedstawia śmierć Adamową i z tego stanu śmierci Adamowej w niedługim czasie będzie wyprowadzona stopniowo sama ludzkość. Podobno brat Johnson miał wyrazić kiedyś myśl, że Adam jako ostatni będzie wyprowadzony w połowie tysiąclecia. Taką myśl kiedyś podobno podał brat Johnson. Czyli stopniowo ludzkość będzie wzbudzana z tego Szeolu, Hadesu, piekła, jak to tutaj było powiedziane. Czyli się powiedzieć, że z tego stanu zmartwychwzbudzeni będą wszyscy. To znaczy, między innymi najwięksi oprawcy, tacy jak Hitler, my go często przytaczamy, bo on jest taki bardzo w historii mocno podkreślony w sensie negatywnym, czy Stalin, czy inni oprawcy, którzy żyli, oni wszyscy będą wzbudzeni. I niektórzy mogą powiedzieć, jak to jest możliwe, że tacy źli ludzie, wielu takich żyło, prawda, dostąpią zmartwychwzbudzenia. Odpowiadamy, że oni tego zmartwychwzbudzenia dostąpią, ponieważ każdy człowiek ma swój udział w zasłudze Chrystusowej. Może jeden raz w
skorzystać z zasługi Chrystusowej. I ci oprawcy, którzy żyli kiedyś na ziemi, oni nigdy nie wierzyli w Jezusa, oni nie pokutowali, no może pokutowali, ale nie wierzyli w zasługę naszego Pana, nie dostąpili usprawiedliwienia, nie weszli w stan usprawiedliwienia, nie mówiąc już o poświęceniu. Czyli nie wykorzystali swego udziału w zasłudze Chrystusowej. I dlatego wszyscy oni, jak i cała ludzkość, czeka na zmartwychwzbudzenie. Inną rzeczą jest wstyd i pogarda, której dostąpią, gdy przyjdzie okres zbudzania, bo wszyscy będą wskazywać na nich i to będzie częścią karania, jakiego dostąpią restytucji. Niemniej jednak takiego zmartwychwzbudzenia dostąpią. Natomiast wiemy, że w wielu Ewangelii ci, którzy byli, którzy przechodzili przez proces pokuty, weszli w stan usprawiedliwienia, dalej poświęcili się, czyli przechodząc pod pierwszą zasłoną, byli spłodzeni z ducha, to żelatelstwa był z nich zdjęty w aktualny sposób grzech i wyrok Adamowy. Czyli inaczej mówiąc, żyli na ziemi ludzie, chodzili po ziemi. Myśmy takich widzieli, chociażby brat Joli, który do Polski przyjeżdżał, którzy nie byli obciążeni w aktualny sposób grzechem i wyrokiem Adamowym. Bóg z nich to wymazał, zdjął, prawda? I oni, jako nowe stworzenia, wykorzystali swój udział w zasłudze Chrystusowej. Bo, prawda, był okres poświęcenia i kto się poświęca, był składany z ducha i Bóg aktualnie przypisywał im zasługę Chrystusową w aktualny sposób, to powodowało zdjęcie grzechu i wyroku Adamowego. Jeśli chodzi, oni dostąpili tak zwanego usprawiedliwienia ożywionego. Natomiast ci wszyscy, którzy żyli w wieku Ewangelii, a się nie poświęcili, oni korzystali z tak zwanego tymczasowego usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie ożywione jest to usprawiedliwienie do życia i oni właśnie poświęcili się do byli usprawiedliwieni tym usprawiedliwieniem ożywionym. Brat Russell, różnice między usprawiedliwieniem ożywionym, a tymczasowym zrozumiał dopiero w 1909 roku. On do tej pory tej różnicy nie widział. Wiemy, że jeśli chodzi o to usprawiedliwienie, to Bóg to usprawiedliwienie, ten zarys prawdy dał zrozumieć Lutrowi. Z tym, że Luther myślał, że jak ktoś dostępuje usprawiedliwienia, wierzy w Jezusa, to idzie do nieba. Nie brał, nie rozumiał w tamtym czasie, że żeby dostać się do nieba, konieczną rzeczą było poświęcenie się. I teraz, wracając tutaj do tych myśli, powstałoby takie pytanie, jak to się stało, na przykład w wieku Ewangelii, że niektórzy poszli na wieczną śmierć, czyli umarli, jak my to mówimy, wtórną śmiercią. Oni nigdy nie będą wzbudzeni, oni nie dostąpią zmartwychwstania. Otóż, jeśli ktoś poświęcił się w wieku Ewangelii, to poświęcił się na śmierć. I ta ofiara miała być spalona na symbolicznym ołtarzu, czyli ciało było przeznaczone na śmierć, jako ofiara. Natomiast w tym ciele, prawda, rozwijało się nowe stworzenie. Jeśli to nowe stworzenie, były to łaski ducha, które się rozwijały, jeśli to nowe stworzenie się rozwijało, to gdy to ciało umierało, to kończył życie taki człowiek w ofierze, to te łaski nie przestały istnieć. To jest może takie trudne do zrozumienia. One
nie mogły funkcjonować, ponieważ nie miały ciała, czyli ciało umarło, a nowe stworzenie spało, inaczej mówiąc, czekało na zmartwychwzbudzenie, gdzie otrzymało ciało duchowe i wtedy w duchowym, nowym ciele mogło to nowe stworzenie narodzone z ducha mogło już funkcjonować. Czyli widzimy wiek Ewangelii, ofiary, które miały miejsce, jak historia pokazuje, że wielu w różny sposób ginęło, prawda, umierali dla Pana, czyli Pani na stosach w różny sposób schodzili z ziemi, będąc wierni, prawda, ich nowe stworzenia czekały na wzbudzenie, które dokonał nasz Pan, który w 1878 roku wzbudził, prawda? I oni są sferze ducha. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy byli niewierni, to tu możemy teraz zauważyć. Ciało było przeznaczone na ofiarę, prawda? A nowe stworzenie było niewierne, jako płód, prawda, umarło i przestało istnieć. Czyli nie mogło się narodzić, bo, prawda, ono się nie rozwinęło, nie było gotowe do stanu, prawda, narodzenia, gdy nasz Pan przyszedł. I w taki sposób widzimy, że gdy przyjdzie zmartwychwstanie, będzie brakowało pewnej liczby istot na ziemi, oni będą w niebie, a niektórzy już nigdy po prostu ani nie będą w niebie, ani na ziemi, bo okazały się jako niewierne nowe stworzenia. To są takie już troszeczkę głębsze sprawy. I tu może jeszcze powiemy, że nasz Pan, chciałem podkreślić pewną myśl, nasz Pan, ponieważ ludzie mówią tak, że Bóg jest ten, który usprawiedliwia. I usprawiedliwienie w Jego Ewangelii, czy usprawiedliwienie nas poprzez wiarę w Jezusa jest aktem momentalnym. To są akty momentalne, gdy osiągnie się tam dostateczny poziom wiary. I to usprawiedliwienie mogłoby być utracone przez grzechy, które, słabości, które każdy z ludu Bożego popełnia, gdy upadamy. I zauważmy tutaj to, co Bóg uczynił. Bóg daje ludowi Bożemu urząd, daje naszego Pana w urzędzie orędownika i mówi tak, dziadki Boże, to wam pisze, abyście nie grzeszyli, a jeśli kto by zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czyli Bóg wyszedł naprzeciw, czyli tak, usprawiedliwia przez wiarę i przykrywa szatą sprawiedliwości Chrystusowej i poczytuje, czy to w poczytalny sposób przypisany, czy w aktualny sposób jednostkę jako usprawiedliwioną, i dalej daje urząd orędownika. To jest jeden z urzędów w wieku Ewangelii, gdzie gdy lud Boży potykał się i pokutuje przez zasługę naszego Pana, ma wtedy miejsce, chciałem podkreślić, zachowanie ciągłości usprawiedliwienia. Czyli, jeszcze raz to może tak inaczej troszeczkę powiem, czyli gdy ktoś przestanie wierzyć naszego Pana, gdy ktoś przestanie wierzyć naszego Pana, traci usprawiedliwienie. Traci usprawiedliwienie i Jezus nie oręduje za nim. Czyli mimo przykrycia sprawiedliwością, szaty sprawiedliwości Chrystusowej, konieczną rzeczą jest ciągłe wierzenie naszego Pana i proszenie Boga przez zasługę naszego Pana, gdy się upada i wtedy ma miejsce zachowanie tego usprawiedliwienia. I Luther określa to, że Jezus w urzędzie orędownika jest zachowawcą naszego usprawiedliwienia, w tym urzędzie. Czyli usprawiedliwienie jako takie może istnieć w ciągu całego naszego życia, możemy się potykać, może się pokutujemy wtedy i przez Jezusa, poprzez urząd Jezusa, powtórzę, ma miejsce zachowanie tego przywileju, tej łaski usprawiedliwienia aż do końca życia. A więc z tego widzimy, że lud Boży, gdy patrzymy, mamy słabości, mamy braki, mamy wady, potykamy się, ale jeśli ma miejsce wiara naszego Pana, jeśli ma miejsce żal i skrucha, wtedy Bóg nam przez Jezusa przeważa i zachowuje
to usprawiedliwienie. Jeszcze może dwa zdania powiem odnośnie tych, którzy poszli na wieczną śmierć. W pewnym procencie byli to ci, którzy przestali wierzyć w Jezusa. Czy to jest oczywiste? Jeśli tak ten skrajny przykład, który jest często przytaczany odnośnie Barbura, który zlekceważył naszego Pana, który zlekceważył wiarę w ofiar, to jeśli usprawiedliwienie jest uzależnione od wiary naszego Pana i tylko przez Jezusa możemy przybliżyć się do Boga i ktoś przestaje wierzyć w Jezusa, no to wpada w ręce Boga żywego i taki ze względu na stan grzeszny idzie na wieczną śmierć, bo Bóg ze względu na swój święty charakter może mieć do czynienia czy to z doskonałym człowiekiem, tak jak Adam. Adam nie miał pośrednika. Zresztą prawo Boże, które było wyryte na sercu Adama, prawo moralne, one pozwalało mu rozeznać grzech, dobro od zła w oparciu o zakon wypisany na sercu. I Adam nie miał pośrednika, bo doskonale miał bezpośrednią społeczność z Bogiem. Dalej, aniołowie mają społeczność z Bogiem bez pośrednika, bezpośrednio. Ludzkość po tysiącleciu doskonała będzie miała społeczność z Bogiem bez pośrednika. Natomiast w wieku Ewangelii wszyscy, którzy chcieli się przybliżyć, mogli to uczynić tylko przez Jezusa, jak jest droga, prawda i żywo. Nie ma żadnego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, prawda? Czyli przez Jezusa. I ci, którzy odrzucili naszego Pana, prawda, zdeptali krew Chrystusową i mogliby być zbudzeni tylko wtedy, gdyby Jezus umarł jeszcze raz, a Jezus więcej nie umiera, tak jak mówi apostoł do Żydów, ponieważ jest w boskiej naturze i jest niemożliwa śmierć naszego Pana, oni zdeptali krew i tym sposobem, prawda, to niebezpieczeństwo wiecznej śmierci, która śmierć była ich udziałem. A więc Jordan. Jordan, przez który właśnie Jozue, czyli nasz Pan, przeprowadzi w niedługim czasie, czyli wyprowadzi ze stanu śmierci, stanu Szeolu, całą ludzkość. Może czytamy następne wiersze. Mówi tak. Przy tym rzekł Jozue do kapłanów mówiąc: weźmijcie skrzynię przymierza, a idźcie przed ludem. I wzięli skrzynię przymierza i szli przed ludem. I rzekł Pan do Jozuego: dziś cię pocznę wywyższać przed oczyma wszystkiego Izraela, aby poznali, iż jaką był z Mojżeszem, tak i będę z tobą. Czyli mówi: dziś cię pocznę wywyższać. Bóg w typie wywyższał Jozuego. I przyjdzie czas, gdzie pozafiguralny Jozue, czyli nasz Pan Jezus Chrystus, będzie doceniony, będzie uznany, będzie czczony przez pozafiguralny Izrael, w tym przypadku przez całą ludzkość. I my zbliżamy się do tego czasu, gdzie ludzkość zrozumie, że w to, co wierzyli, to były błędy, że przez błędy byli zwodzeni, że szatan używał takie narzędzia, wybitne narzędzia, żeby po prostu zwodzić ludzkość. I bez żadenstwa ktoś powiedział, kiedyś byłem z usługą w pewnym zborze, jeden brat mówi tak, ja się przychylam do jego myśli, że Pieronek, czyli rzecznik prasowy naszego kardynała Glempa, mówi: on jest doskonały w kłamstwie. Taką myśl wyraził. I rzeczywiście zobaczmy, jak subtelnie, jaką oni determinacją, jak oni potrafią kłamać, że nawet lud Boży oświecony prawdą musi czuwać, ponieważ oni w taki subtelny sposób potrafią kłamstwo, błąd jako prawdę przedstawić, prawda? Kłamstwo jako prawdę. I są doskonałe takie narzędzia, takie wybitne jednostki, jaki spokój na twarzy, jakie oni mają, jakie oni to potrafią po prostu wywrzeć wrażenie na słuchacza, żeby w te kłamstwo ich uwierzyć. I takie narzędzia w wieku Ewangelii wybitne, takimi jednostkami posługiwał się szatan i to również będzie miało miejsce w małym okresie po wieku tysiąclecia, gdzie
szatan użyje również wybitne jednostki ze świata w celu tego przesiewania, które tam będzie miało miejsce. Mówi 8 wiersz tak. Rozkażę ty kapłanom niosącym skrzynię przymierza i rzecz im, gdy wnijdziecie brzeg wód jordańskich, w Jordanie zostaniecie. Proszę, czyli Bóg tutaj rozkazał, Jozue rozkazał kapłanom, mówi, gdy wejdziecie, gdy nogi wasze dotkną wód Jordanu, to w tym Jordanie zostaniecie. Nie wolno wam się cofać. I tak też się stało. I rzekł też Jozue do synów izraelskich, przystąpcie sam, a słuchajcie słów Pana Boga waszego. I rzekł Jozue, wtem poznacie, że Bóg żyjący jest pośrodku was, a iż koniecznie wypędzi przed twarzą waszą Chaldejczyka, Chytejczyka, Hewejczyka, Feryzejczyka, Jezejczyka, Amorejczyka i Jebuzejczyka. Tutaj ten typ wybiega już w przyszłość, to znaczy, gdy oni przejdą przez Jordan, gdy wejdą do ziemi obiecanej, tam w tej ziemi mieszkały narody i te narody miały być wycięte w pień. Niektórzy czytając Biblię gorszą się tymi rozkazami boskimi, jednak tylko krótko powiemy, że te narody były upadłe, zdemoralizowane i miecz był dla nich błogosławieństwem w tym, że to było przerwanie ich życia i gdy przyjdzie restytucja, oni z tego stanu będą mogli się dźwignąć, natomiast gdyby w tym stanie żyli dłużej, okres restytucji czy restytucja nie byłaby w stanie już ich doprowadzić do doskonałości, ponieważ stan upadku ich byłby tak duży. A więc jest tu rozkaz Boży do Jozuego, że te narody miały być wycięte, potem historia pokazuje, że tak też się stało. 11 wiersz mówi tak, oto skrzynia przymierza panującego nad wszystką ziemią pójdzie przed wami przez Jordan. Czy toż teraz obieście sobie 12 mężów z pokoleń izraelskich, po jednym mężu z każdego pokolenia. A gdy się zastanowią stopy nóg kapłanów, niosących skrzynię Pana panującego nad wszystką ziemią w wodzie jordańskiej, wtedy się wody jordańskie rozstaną, tak iż woda płynąca z góry stanie w jednej kupie. Żaderstwa stał się cud. Otóż tak jak tu mamy opis. Gdy kapłani niosący skrzynię, gdy ich nogi weszły do wód jordańskich, woda zaczęła się cofać. To znaczy ta woda, która jak gdyby była po ich prawej ręce, zaczęła spływać w dół, a ta, która napływała, przestała napływać. Czyli wydarzył się cud, oni po suchą nogą szli po dnie rzeki Jordan, gdy doszli do środka tej rzeki, stanęli i wtedy mają zobaczenie na cały naród izraelski, całe rzesze ludzi z dobytkiem, prawda, zaczęli się przeprawiać na drugą stronę rzeki Jordan. Zobaczmy, to jest piękny typ, tak jak mówiliśmy już kilkakrotnie dzisiaj, Arka, Bóg i Jezus, kapłani, Kościół, prawda? Jordan, śmierć, stan śmierci Adamowej i naród izraelski, rodzaj ludzki, prawda? Bóg czuwa nad tym, Jezus czuwa nad tym, Kościół czuwa nad tym, aby wszyscy z rodziny ludzkiej przeszli przez Jordan, czyli wyszli ze stanu śmierci. Tak jak tu mówiliśmy w temacie, wyszli ze stanu Szeolu i Hadesu, aby mogli chwycić się życia wiecznego. I teraz kapłani, którzy stali w rzece Jordan, na dnie tej rzeki, prawda, suchą nogą, Oni w typie, że sobie wyobrażamy, że prawda, ci ostatni w orszaku narodu izraelskiego, że sobie wyobrażamy, że oni mówią tak,
jak coś tam słabi, niedołężni, ci co kuleją, a oni idą za późno, za wolno, wychodzimy z rzeki, woda się zamyka, a ci zostają na drugiej stronie brzegu. To jest nie do wyobrażenia. Kapłani, którzy byli wybrani z tego narodu, prawda, którzy służyli temu narodowi, którzy byli wierni, oni stali spokojnie, prawda, na dnie koryta rzeki, patrząc, obserwując, jak cały orszak, czyli cały naród izraelski z wszystkimi spokojnie przeszedł na drugą stronę. Takie mieli staranie. Teraz w antytypie to możemy odnieść do troski, prawda, kapłanów pozafiguralnych, czyli kościoła. Oni zadbają o to, że cała ludzkość, ci, którzy pomarli, poginęli, prawda, o niektórych ludziach nie ma najmniejszego śladu. Nikt nie wie, co się z nimi stało. Ja już kiedyś wyznaczałem taki przykład z prasy, co prasa podaje, że ludzie giną bez śladu. Mafie robią to dzisiaj, że wkładają zwłoki człowieka do kwasu, kwas rozpuści ciało i nie ma śladu po człowieku. Nie ma, bo gdyby zakopali do ziemi, by istniało niebezpieczeństwo, że te zwłoki tam ktoś odkopie czy odkryją. Nie ma śladu. Prawda? I wiele tragicznych rzeczy miały miejsce podczas ludzkości, o której nikt nic nie wie. Biblia mówi, że żadna rzecz nie będzie tajna. I kapłani antytypowi, czyli Kościół, oni zadbają o to, że każdy człowiek, dziecko, które się narodziło, które nie wiadomo, co się z nim stało, ono dostąpi zmartwychwzbudzenia, ponieważ to jest zapieczętowane drogocenną krwią naszego Pana. I oni stali na dnie rzeki Jordan. Wyderze patrzą, jak wszyscy przechodzą i dopiero gdy oni przeszli, również kapłani wzięli arkę i z tą arką przeszli na drugi brzeg. Otóż może odczytamy jeszcze następne wiersze, gdzie mówi nam tak. A gdy przyszli niosący skrzynię aż do Jordanu, a nogi kapłanów, którzy nieśli skrzynię, omoczyły się w brzegu wód, bo Jordan wzbiera i wylewa na wszystkie brzegi swoje, a w każdy czas żniwa, wtedy się zastanowiły wody płynące z gór, a stanęły w jednej kupie bardzo daleko od Adama, miasta, które jest ku stronie Sartan, a które płynęły na dół Morza Tłustego, Morza Słonego, zginęły i ustały, a tak lud przeprawiał się przeciwko Jerychu. A kapłani, którzy nieśli skrzynię przymierza pańskiego, stali na suszy w pośrodku Jordanu porządnie, a wszyscy Izraelici szli po suszy, aż się lud wszystek przeprawił przez Jordan. To, co mówiliśmy, prawda, tutaj, że wszystek i lud przeprawił się przez Jordan i tu może zobaczymy ten cud. Otóż istnieje duże prawdopodobieństwo, że to, co się stało, że wody się zatrzymały, badania dzisiaj wskazują na to, że być może tak było, iż Jordan w jakiejś tam odległości od miejsca, przez które naród izraelski przechodził przez ten Jordan przepływał przez wąski wąwóz i prawdopodobnie w tym momencie, gdy nogi kapłanów dotknęły wody, prawda, jakiś czas przedtem, obsunęła się ziemia i zatamowała Jordan. Czyli powstała tama jak gdyby i wody zaczęły się spiętrzać. Natomiast te wody, które były, to spłynęły i w taki sposób odsłoniło się dno koryta i po tym korycie suchą nogą mogli oni przejść. Czyli to wszystko zostało tak przez Boga opatrznościowo
tutaj kierowane, że stało się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, gdzie naród izraelski właśnie zbliżył się do rzeki, aby przez tą rzekę mógł przejść. Otóż, proszę Państwa, tu może jeszcze nawiążemy do kapłanów, ponieważ tak jak tutaj w tym przypadku, w tym typie, kapłani odegrali najważniejszą rolę. Oni właśnie weszli do rzeki, oni trzymali arkę, nieśli arkę i oni zadbali o to, żeby cały Izrael przeszedł na drugą stronę. I teraz, gdy to odniesiemy do Kościoła, to Kościół w wieku tysiąclecia, on będzie miał szczególne staranie, szczególne patrzenie na rodzinę ludzką, na dbanie o tę rodzinę, aby oni mogli, prawda, osiągnąć zwycięstwo, aby mogli trzymać się żywota wiecznego. I tutaj chciałem taki jeszcze przykład, który tak może mocno nie jest związany z tym tematem, ale raczej z kapłanami tutaj. Mianowicie, otóż, jak wiemy, nasz Pan wychodzi po Palestynie, w ogóle w ziemi palestyńskiej panował tron. I wiemy z opisu biblijnego, że gdy Jezus przechodził, trędowaci, tam było ich 10, wołali do Jezusa, mówi: Synu Nazareński, zmiłuj się nad nami. Oni wyszli naprzeciw i z daleka krzyczeli, żeby Jezus ich uzdrowił. I Jezus dokonał cudu. Dokonał cudu, że ci trędowaci tego trądu byli pozbawieni. Jeden z nich się nawrócił, jak wiemy, okazał wdzięczność naszemu Panu za to, co jest uczynił. Ale tu chciałem podkreślić inną myśl. Mianowicie, co powiedział wtedy Jezus? Jezus powiedział tak: idźcie i okaźcie się kapłanom. Dlaczego tak Jezus powiedział? Mógł uzdrowić ich, jeden okazał wdzięczność, im nie pokazali, taka jest upadła natura ludzka, ale Jezus powiedział: idźcie, pokażcie, okażcie się kapłanom. Dlaczego? Ponieważ typy pokazują, że rola kapłanów, jedną z ról kapłanów było ocenienie, czy ktoś posiada trąd, czy nie, jeśli był zarażony trądem. Trąd jest typ, jest, ilustruje nam grzech, prawda? I kapłani rozeznawali, czy ktoś jest czysty, czy nieczysty. I teraz w antytypie, proszę zauważyć, kapłani, ci kapłani, którzy nieśli arkę, a w typie Kościół, oni będą rozeznawać, jeśli chodzi o rodzinę ludzką, kto z tej rodziny ludzkiej w tysiącleciu się oczyścił, a kto się nie oczyścił. Kto posiada jeszcze trąd, a kto nie posiada trądu. Jest 144 tysiące kapłanów, wybitnych, potężnych istot, Elohim, bogów w boskiej naturze, którzy będą właśnie, myślę, że każdy z nich będzie miał pewną grupę z ludzkości i on będzie dbał, będzie się troszczył i będzie rozeznawał i relacjonował Bogu, ilu w tym zespole rodziny ludzkiej ma trąd, a ilu tego trądu nie ma, ilu się z tego trądu już wleczyło. Taka rola jest, będzie kapłanów w tysiącleciu. I tutaj w tym typie, na którym się wspólnie zastanowiliśmy, również kapłani w literze właśnie dbali o dobro Izraelitów i tam również okażą w przyszłości dobro dla rodziny ludzkiej. Kończę temat z tych myśli tutaj pańskich, zaczerpniętych z literatury prawdy. Myślę, że one dla braterstwa były błogosławieństwem. Życzę również braciom i siostrom na sobie błogosławieństwa. Dziękuję.